Jane, gratuluję. Będziesz bardzo szczęśliwą kobietą. Dziękuję, ojcze. Tak sądzę. Dobra z ciebie dziewczyna. Nie wątpię, że wam się ułoży. Oboje jesteście tak niezdecydowani, że nigdy niczego nie ustalicie. Tak mili, że służba będzie was oszukiwała. I tak hojni, że będziecie wydawali więcej niż macie. Co ty mówisz? On ma 5000 rocznie. Moja droga Jane, jestem taka szczęśliwa. Wiedziałam, że twoja uroda się nie zmarnuje. A z niego najprzystojniejszy z mężczyzn. Lizzie, gdybyś ty też mogła być tak szczęśliwa. Gdyby istniał drugi taki dla ciebie. Nawet gdyby było takich 40, nigdy nie byłabym tak szczęśliwa jak ty. Nie jestem tak dobra jak ty, więc nie mogę być tak szczęśliwa. Ale może los się uśmiechnie i spotkam kiedyś drugiego pana Collinsa. Zna pani przyczynę mojej podróży, panno Bennett. Myli się pani. Nie spodziewałam się pani odwiedzin. Wie pani, że ze mną nie można żartować. Jeśli woli pani udawać, ja nie zamierzam. 2 dni temu dotarła do mnie niepokojąca wiadomość. Powiedziano mi, że nie tylko pani siostra ma wyjątkowo korzystnie wyjść za mąż, ale że pani sama wkrótce ma się złączyć z moim siostrzeńcem, panem Darcym. To zapewne skandaliczne łgarstwo, ale przyjechałam, żeby wyłożyć pani, co o tym myślę. Skoro uznała pani, że to niemożliwe, po co trudzić się w podróży? Żeby usłyszeć stanowcze dementi tych pogłosek. Pani wizyta w Longbourn tylko je potwierdzi. To nie do przyjęcia. Panno Bennett, czy mój siostrzeniec się pani oświadczył? Twierdzi pani przecież, że to niemożliwe. Tak powinno być. Ale pani sztuczki i ukuszenie mogły sprawić, że zapomniał o zobowiązaniach wobec samego siebie i rodziny. Mogłaś go usidlić. Jeśli tak, to nie powinnam się przyznawać. Wie pani, kim jestem? Nie przywykłam, by mi tak odpowiadano. Jestem jego prawie najbliższą krewną i mam prawo znać jego sprawy. Ale nie moje. A pani zachowanie nie skłania mnie do szczerości. Wyłożę to jasno. Małżeństwo, do jakiego pani dąży, nie dojdzie do skutku. Pan Darcy zaręczony jest z moją córką. Co pani teraz powie? Skoro tak jest, nie powinna pani podejrzewać, że mi się oświadczył. Jego zobowiązanie jest szczególne. Od dzieciństwa są sobie przeznaczeni. To była wola obu ich matek. Planowałyśmy ten związek, gdy moja córka była jeszcze w kołysce. A miałyby to zniszczyć aspiracje kobiety bez nazwiska, koneksji czy majątku? Nie zamierzam tego znosić. Wasz związek byłby hańbą. Nikt z nas nie wymawiałby nawet pani nazwiska. Ogromne nieszczęście, doprawdy. Uparta, bezczelna dziewucha. Wstyd mi za ciebie. Nie przywykłam do takich rozczarowań. Sytuacja pani jest więc godna pożałowania, lecz na mnie to nie działa. Nie wolno mi przerywać. Gdybyś była rozsądna, nie porzucałabyś własnych kręgów. Lady Katarzyno, poślubiając pani siostrzeńca, nie porzucałabym tych kręgów. On jest dżentelmenem, a ja córką dżentelmena. W tym jesteśmy sobie równi. A kim jest twoja matka i wujostwo? Myślisz, że nie znam ich pozycji? Jeśli panie siostrzeńcowi nie przeszkadzają moje koneksje, pani nic do tego. Powiedz mi wreszcie, czy jesteś z nim zaręczona. Nie jestem.
I przyrzekasz nigdy nie być? Nie złożę takiej obietnicy. Proszę już dalej nie nalegać. Nie tak szybko. Mam inne zastrzeżenia. Niesławna ucieczka twojej najmłodszej siostry. Wiem o wszystkim. Taka dziewucha miałaby być szwagierką mojego siostrzeńca? Pemberley ma być tak zbrukany? Proszę nie mówić nic więcej. Obraziła mnie pani na wszelkie możliwe sposoby. Muszę wracać do domu. Za nic masz honor mojego siostrzeńca. Nieczuła, samolubna dziewczyna. Nie chcesz mi się podporządkować? Za nic masz obowiązek i wdzięczność? Lizzie, miałem cię szukać. Chodź do mnie. Otrzymałem rano list, który bardzo mnie zaskoczył. Od pana Collinsa. Co on ma do powiedzenia? Zaczyna od gratulacji z okazji zbliżającego się wesela mojej najstarszej córki. Ale nie będę wystawiać twojego intelektu na te uwagi. O, tutaj. Pańska córka Elżbieta również ma nadzieję wkrótce nie nosić nazwiska Bennet, a jej wybranek uznany być może za jedną z najznamienitszych osób w okolicy. O kim może pisać? Zaraz się okaże. Ostrzegam jednak, że jego ciotka, Lady Katarzyna de Berg, nie patrzy na ten związek przychylnym okiem. Więc to pan Darcy. Pan Darcy, który w kobietach widzi jedynie wady. Nie śmieszy cię to? O, tak. Pan Darcy, który pewnie nigdy nawet nie zwrócił na ciebie uwagi. To urocze. Lecz ciebie to chyba nie bawi. Chyba nie obrazisz się z powodu niedorzecznych plotek. Bardzo mnie to bawi. Ale też dziwi. Co mówiła Lady Katarzyna de Berg? Pewnie nie wyrazi zgody. Czyż nie po to żyjemy, by dawać rozrywkę sąsiadom i sami nieco się z nich pośmiać? To prawda.